To już koniec. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, a moja Amelia nadal jest zimna i martwa. Rod najpierw krzywił się na moje plany, a potem starał się mnie przekonać, abym nie przeprowadzał rytuału. Nie dlatego, że bał się, że może się udać. Bał się, co zrobię, gdy się nie uda. Nie udał się, to pewne. Przygotowałem wszystko zgodnie z wynikami badań. Gdy wrzuciłem kamień do eliksiru i przyłożyłem go do jej ust, przez chwilę wydawało się, że się udało. Wybiła północ, a mój zegarek stanął z niewyjaśnionych przyczyn. W powietrzu coś się zmieniło, jak tuż przed uderzeniem pioruna. Przez mgnienie oka wyobraziłem sobie, że coś wysysa ze mnie życie, tak jak się opróżnia szklankę, aby wlać je w ciało Amelii. Z radością oddałbym się śmierci, gdyby ostatnią rzeczą, jaką bym zobaczył, były jej oczy. Przejrzyste i znowu żywe. Ale ta chwila minęła. Amelia nadal jest martwa, a ja nie okazałem się Orfeuszem. Wracamy do rezydencji i pochowamy ją. Przynajmniej tyle mogę dla niej zrobić. Przywiozłeś ją do domu. Ona gdzieś tu jest. Cześć, tato. Wiem, że dopiero wróciłam do szkoły, ale kiedy będę mogła jechać na wykopaliska? Strasznie się tu nudzę. Przerabiamy wszystko to, co już przeczytałam latem. Gapię się ciągle w okno i myślę o naszych wyprawach. A potem na mnie krzyczą, że jestem rozkojarzona. Obiecuję, że będę grzeczna i nie będę ci przeszkadzać. Będę robić wszystko, co każesz. Tęsknię za tobą, tato. Bardzo. Lord Croft postanowił zamknąć zachodnie skrzydło rezydencji. Próbowałem odwieźć go od tego szalonego pomysłu, ale nie dał się przekonać. Co gorsza, wydaje mi się, że doświadczenia z Tybetu tylko podsyciły jego obsesję. Praktycznie cały czas przesiaduje w gabinecie, prowadząc badania nad Bóg wie czym. A biedna Lara nie wie, co się dzieje. Jest zbyt młoda, aby zrozumieć, jaka tragedia spadła na ten wielki dom. Mam głęboką nadzieję, że Lord Croft otrząśnie się z żałoby i zacznie być dobrym, kochającym ojcem dla swojej córki. Boję się jednak, że może wziąć górę jego obsesyjna natura. Tylko pani Amelia potrafiła nad nią zapanować. W każdym razie, panienka Lara będzie mogła na mnie liczyć. Nigdy nie dam jej odczuć smutku i tragedii, tylko miłość i wsparcie, na które zasługuję.
bieda na wschodzie, nasze wytchnienie na zachodzie, nasza przeszłość na północy. Niewiarygodne. Ta krypta była tu przez cały czas. Spodziewałem się, że gdy wrócimy do rezydencji, by pochować Amelię, poczuję coś w rodzaju przetłaczającej nieodwracalności tej sytuacji. Rzeczywiście po wypełnieniu powinności pogrzebowych byłem przekonany, że zwalę się na ziemię obok niej i wyzionę ducha. Nie ze smutku, ale z powodu potwornego wyczerpania ostatnimi kilkoma tygodniami. Jednak po zasunięciu pokrywy grobowca poczułem coś w rodzaju spokoju i energii, które były dla mnie kompletnym zaskoczeniem. To nie był kres naszej historii i byłem głupi, że tak pomyślałem. Jej ciało odeszło, ale jej duch wciąż tu jest, w rezydencji, we mnie, w larze. Jej dusza pozostanie na zawsze złączona z moją, a śmierć to tylko tymczasowa niedogodność. Porzuciłem chłodną ciszę i pochłonął mnie oślepiający blask słońca. Wiedziałem to na pewno. Śmierć to nie koniec, a przede mną jeszcze dużo pracy. Prababcia Rose. Mówiono o niej Złota Róża ze względu na jej nienaganną reputację. Ciekawe, jakie miałaby zdanie o mnie. Wprowadziłeś się jednak do domu? Najdroższa Laro, trudno mi to pisać, wiedząc, że dla ciebie mogą to być tylko słowa na kartce papieru. Nie wiem, czy będziesz pamiętać mój głos. Czy będziesz pamiętać, jak bawiłyśmy się i śmiały? Albo jak pociesz... Wiedz, że zawsze jestem z tobą, Laro. Moja energia, moja miłość. To wszystko jest w tobie. I będzie tam na zawsze. Wykorzystaj tę energię do realizacji swoich pasji. Nie pozwalaj innym decydować o swoim losie. Prawdziwa ty to twoje decyzje, miłość, którą obdarzasz innych oraz obietnice, których dotrzymujesz. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwa, kochana i spełniona w życiu, które sama sobie wybierzesz. Jestem z ciebie dumna, córeczko. Pamiętam. Kocham cię ponad życie. A to co? List? Laro,
Otrzymałem poświadczony notarialnie dokument potwierdzający, że na terenie rezydencji znajduje się grób Amelii oraz że odkryto tam kryptę grobową. Choć nie jestem w stanie pojąć, dlaczego twój ojciec miałby zataić, co stało się z twoją matką, nie mogę zaprzeczyć, że wszelkie roszczenia, jakie mogłem mieć w odniesieniu do posiadłości, utraciły zasadność. Rezydencja Croftów i cała reszta majątku twojego ojca są dożywotnio twoją własnością i możesz nimi rozporządzać zgodnie z uznaniem. Gdybyś potrzebowała pomocy w zarządzaniu majątkiem, mam nadzieję, że pomyślisz o skontaktowaniu się ze mną, by nadal korzystać z moich usług. Z poważaniem, twój wuj. Tak bardzo starałam się przeciwstawić wujowi i sprawić, by zostawił w spokoju naszą rezydencję, że nawet nie zdawałam sobie sprawy, ile to miejsce dla mnie znaczy. Jednak odkąd tu jestem, czuję obecność matki i ojca. Mam świadomość całej historii mojej rodziny i tego, jak mocno jesteśmy tutaj zakorzenieni. Chcę uczcić pamięć rodziców i wszystkich moich przodków. Mimo, że ród Croftów został prawie zniszczony, zamierzam przywrócić splendor naszemu nazwisku i naszej siedzibie. Złamany miecz, który przywiozłam z Yamatai. Atlas. Olśniewające rękodzieło. Sofia nalegała, żebym go zabrała. Pamiętam, jak ostatni raz z tego strzelałam.